Wydawnictwo literackie przedstawia Elena Varvello. Czy mnie słyszysz? Przełożyła Monika Woźniak. Czyta Wojciech Żołądkowicz. In talking about the past we lie with every breath we draw. William Maxwell. W lasach. W sierpniu 1978 roku, tego lata, kiedy poznałem Annę Trabuio, mój ojciec zaciągnął do lasu dziewczynę. Zatrzymał furgonetkę na poboczu szosy, to było przed zmierzchem. Zapytał dziewczynę, dokąd idzie, i zaproponował, że ją podwiezie. Wsiadła do samochodu, bo go znała. Widziano go, jak jedzie na zgaszonych światłach w stronę miasteczka. Potem jednak samochód skręcił w stromą polną drogę. Ojciec zmusił dziewczynę, żeby wysiadła, i powlókł ją ze sobą. Czekaliśmy na niego z matką, martwiąc się, że coś mu się przytrafiło. Podczas gdy ja wpatrywałem się w ciemność za szybą salonu, ona wykonała kilka telefonów. Jeszcze nie wrócił. Zastałem ją opartą o ścianę korytarza ze słuchawką przyciśniętą do piersi. Zobaczysz, że nic się nie stało, powiedziała, próbując się uśmiechnąć, jak gdyby już słyszała nadjeżdżającą furgonetkę, kroki ojca na podwórzu. Zadzwoniła na izbę przyjęć w najbliższym szpitalu i odetchnęła z ulgą, kiedy powiedziano jej, że go tam nie ma. Podgrzała kawę i usiedliśmy przy stole w kuchni. Miała na sobie niebieską sukienkę z długimi rękawami i wzorem w zielone palmy, które wyglądały, jak gdyby zaraz miała je porwać gwałtowna wichura. Nie martw się, powiedziała. Wróciłem do salonu, wyciągnąłem się na kanapie i zapadłem w niespokojną drzemkę, z której szybko się zbudziłem. Matka stała na podwórzu. Dlaczego nie idziesz do łóżka? spytała. Odechciało mi się spać. Objęła mnie ramieniem i spojrzała w górę. Popatrz, jakie czyste niebo. Zimno ci? spytałem. Sierpniowa noc była gorąca, ale matka drżała. Poszła się położyć, a ja próbowałem czytać komiks. Pół godziny później wyszła ze swojego pokoju. Na plecach miała narzucony koc. Potrząsnęła głową. To bez sensu, nie jestem w stanie spać. Zamknęła się w łazience, po czym zeszła do kuchni i zawołała. Chcesz tu do mnie przyjść? Otuliła się szczelniej kocem. W ciszy przed świtem usłyszeliśmy nadjeżdżającą furgonetkę. Odwróciła się w stronę drzwi, wyprostowała plecy, zrzuciła z siebie koc i przeczesała palcami włosy. Całe szczęście, dzięki Bogu. Patrzyłem, jak wstaje, obciąga sukienkę i wychodzi na podwórze. Kochanie, gdzie ty się podziewałeś? Wyszedłem za nią. Zatrzymałem się na ganku, pod zaświeconą żarówką, próbując dojrzeć sylwetkę ojca w ciemnościach. Czułem złość, a zarazem ulgę. Miałem ochotę go uderzyć i powiedzieć, że mnie nie obchodzi. Mogłeś zostać tam, gdzie byłeś, a zarazem chciałem podbiec i upewnić się, że nic mu się nie stało. Powoli wynurzyli się w świetle i patrzyłem, jak wchodzą do domu. Miałem 16 lat. Ojca od dawna już nie ma, ale to właśnie wtedy, niecały rok od zwolnienia go z pracy i od zaginięcia chłopca, wszystko się rozpadło. Prawda 1. Czy mnie słyszysz? Pamiętam jego głos w ciemnościach. Budząc się gwałtownie tego lata, słyszałem szum wody w łazience, kroki ojca w korytarzu, jego pokaszliwanie. Matka wołała go, chodź spać. Odpowiadał, nie mam czasu. Schodził na dół do garażu albo siadał przy stole w kuchni. Zasypiałem ponownie. Pewnej nocy usłyszałem oddech ojca za zamkniętymi drzwiami swojej sypialni. Nasłuchiwałem, leżąc bez ruchu. Otworzył drzwi i wszedł do środka. Elia? Za jego plecami paliło się światło. Elia, słyszysz mnie? Uniosłem lekko powieki. Chciałem zapytać, czego chcesz, tato, co się dzieje, ale zamiast tego odwróciłem się na drugi bok, udając, że śpię, i naciągnąłem koc na głowę. Imię mojego ojca? Niski i ochrypły głos, jaki mnie wymawiał. Nazywam się Ettore Furenti. Matka go uwielbiała. Często widziałem, jak wpatruje się w niego z brodą opartą na dłoni, z uśmiechem na ustach. Twój ojciec jest takim pięknym mężczyzną i zawsze potrafi mnie rozśmieszyć. Bo mój ojciec umiał rozśmieszać. Zarażał swoim śmiechem innych i zawsze miał na podorędziu zabawne historyjki. Elia, chodź na chwilę. Po co? Musisz tego posłuchać. Zwalisty, wysoki mężczyzna, szerokie czoło, czarne włosy i jasno-błękitne oczy. Ona była drobna, niska, ciągle marzła, miała brązowe włosy i oczy. Pamiętam jeszcze, jak obejmuję ją po powrocie z pracy, jeszcze w kurtce. Są tacy młodzi. Odwracają się i uśmiechają, widząc, że się im przyglądam. Widzę, jak wchodzą do sypialni. Matka sięga mu głową ledwie do ramienia. Ojciec zamyka drzwi, puszczając do mnie oko. W lecie zabierał mnie w niedzielę nad rzekę albo do kina. Pamiętam jego profil w półcieniu sali owiany chmurą dymu z papierosa, sposób, w jaki zaczynał pogwizdywać, gdy tylko skończył się film, a potem mówił, gdy wrócimy do domu, zrobimy jej niespodziankę. Skręcał na podjeździe, wjeżdżał powoli do garażu. Wysiadaliśmy, zamykając drzwi jak najciszej, chichocząc. Matka wiedziała, co nam chodzi po głowie, ale umyślnie mówiła na głos, kto wie, kiedy wrócą. Wtedy on chwytał ją w pasie i całował w szyję, a ona wydawała okrzyk zaskoczenia i wybuchała śmiechem. Przestraszyłeś mnie. To jego wina, odpowiadał. On wpadł na ten pomysł. Czasami jednak zachodziła w nim zmiana. Zamykał się w garażu i nie wolno mu było przeszkadzać. Godzinami siedział na ganku na bujanym krześle, wykręcając nerwowo palce i przygryzając wargi. Pewnego popołudnia przyłapałem go, gdy szlochał. Wtedy jeszcze wszystko układało się dobrze. Zanurzony w wannie, blady i drżący, z kolanami przyciągniętymi do piersi. Kiedy był bardzo zmęczony lub zatroskany, zaczynał się jąkać. Musiał zatrzymać się na chwilę i potrząsnąć głową. Uderzał się pięścią w udo. Potrafił niespodziewanie się zirytować. Jej nigdy się to nie zdarzało. Robił się wtedy sztywny i sarkastyczny. Patrzył na nas z ustami wykrzywionymi w grymasie, jak gdybyśmy byli jakąś pomyłką. Potem wszystko wracało do normy i słyszałem, jak rodzice szepczą, jak ojciec się śmieje. Nie wiedziałem wiele o jego przeszłości. Stracił rodziców, kiedy miał 18 lat, w ciągu 3 miesięcy. Poza tym nie miał żadnej rodziny, tak samo jak matka. Latem, zanim rodzice umarli, pracował w warsztacie na stacji benzynowej. Potem przyjęto go do fabryki. Nie zostało mi wiele wspomnień, odpowiadał, gdy próbowałem go wyciągnąć na zwierzenia. Często wychodzili z matką. Szli na spacer do miasteczka, na kawę czy na kolację do restauracji Myśliwy, krętą drogą, która biegła przez lasy i prowadziła do naszego domu oraz domu Idy Belli. Ida nie miała przyjaciół i zdawało się, że jej to nie przeszkadza. Nikogo nie potrzebuje. Czasami pytałem ją, jaki był mój ojciec jako nastolatek. Taki sam jak teraz. Pogodny, wesoły człowiek o błyskotliwym dowcipie, mówiłem sobie i dziwnie się czułem, kiedy natykałem się na niego na ganku, zapatrzonego w milczeniu na trawnik i las, albo kiedy barykadował się w garażu. Matka miała Idę i bardzo ją lubiła. Jest dla mnie jak siostra. Ida była wysoką kobietą o wystającej brodzie, zamaszystych ruchach. Miała krótko obcięte włosy, a jej śmiech przypominał rżenie konia. Potrafiła zmiażdżyć człowieka w uścisku albo niespodziewanie walnąć go przyjacielsko po plecach. Rozwiodła się z mężem, który przeprowadził się do Rzymu i ożenił ponownie. Mieszkała z córką. Uważaliśmy ją wciąż za dziecko, chociaż była w moim wieku. Niektórzy mówili, że jest opóźniona w rozwoju. Miała zgarbione plecy, wielką, chwiejącą się głowę i stale wilgotne, wywinięte usta. Ida powtarzała, wystarczamy sobie z Simoną. Córka zawsze stała za jej plecami, tak ją zapamiętałem, mruczącą i mamroczącą moje imię. Nie należało jej dotykać, bo reagowała krzykiem i jękami. Nie chodziła do szkoły. Spędzała czas rysując, skulona na ziemi. Kiedy coś ją zaniepokoiło, smarowała sobie twarz kredkami. Ida, która pracowała jako księgowa w fabryce mebli, zatrudniła na pełny etat dziewczynę do opieki nad córką. Dziewczyna przyjeżdżała rano autobusem i wracała do domu późnym popołudniem. Szła szybkim krokiem na przystanek, z papierosem w dłoni, podczas gdy światło dnia powoli gasło. Aż któregoś dnia spotkała mojego ojca. Mieszkaliśmy na szczycie wzgórza, w jego rodzinnym domu, gdzie droga przechodziła w ścieżkę 3 kilometry od Ponte, małego prowincjonalnego miasteczka, które nazywaliśmy miastem, bo znajdował się w nim zakład przemysłowy. Wąska dolina, opuszczona kopalnia pirytu, kręte koryto rzeki, strumienie, stary kamienny most nad przepaścią, drugi szerszy nad bystrzami rzeki i wszędzie dookoła lasy. W miasteczku były jednak szkoły, Kino Futura, biblioteka miejska, królestwo mojej matki, jedynej bibliotekarki i bar z salą do gier. Fabryka mebli z salonem wystawowym zestawów kuchennych i szaf w tak zwanej strefie przemysłowej i zakłady otoczone ceglanym murem, owiane dymem z kominów. To była przędzalnia bawełny, prosperująca od 1939 roku. Pod koniec lat 60. zatrudniała 200 osób. Mój ojciec pracował tam jako serwisant. Lubił swój fach i nie zamieniłby go na żaden inny. Kiedy zamówienia zaczęły spadać, a koszty wzrastać, spółka została sprzedana. Ojciec powtarzał nam, idą ciężkie czasy. Nowi właściciele fałszowali bilans, kradli, oszukiwali. W 1977 roku ogłoszono bankructwo. W pewien wrześniowy dzień zobaczyłem, jak ojciec płacze, pocieszany przez siedzącą obok niego matkę. Pozostał ceglany mur, wyłożony na górze szkiełkami z butelek. Wygasłe, zimne kominy. Wiatr świszczący pomiędzy pustymi budynkami. W następnych miesiącach z grupą chłopaków, z którymi się wtedy kolegowałem, przełaziliśmy dla zabawy przez mur. Wyważaliśmy drzwi i wchodziliśmy do hal fabrycznych. Rzucaliśmy kamieniami w okna i przewracaliśmy szafki na segregatory. Cikaliśmy na mury i wypisywaliśmy na nich sprośne hasła. Siadaliśmy na ziemi obok maszyn w zakurzonym półmroku i dzieliliśmy się papierosem. Spędzaliśmy czas w tych ogromnych, milczących wnętrzach, jak gdyby należały do nas. Potem nagle nam się to znudziło. W grudniu, kiedy zaginęło to dziecko. Ojciec wychodził wtedy z domu każdego dnia, ale nie miałem pojęcia dokąd. Bankructwo przędzalni było początkiem końca. Dla Ponte oznaczało katastrofę. Wielu mieszkańców wyjechało z miasteczka w poszukiwaniu pracy. Inni zaczęli pić lub włóczyć się bez celu po ulicach. Mój ojciec zamknął się w sypialni i nie wychodził z niej tygodniami. Wstawał z łóżka tylko do łazienki albo żeby przyjść w piżamie do stołu, kiedy matka wołała go na posiłek. Wpatrywał się w talerz, trzymając w ustach papierosa, którego matka wyjmowała mu z czułością. Zobaczysz, poradzimy sobie. Jak? Teraz o tym nie myśl. Jedz. Matka zasięgnęła informacji. W fabryce mebli, w magazynie budowlanym, ale nigdzie nie szukano pracowników. Potem dowiedziała się, że jakieś 20 kilometrów od Ponte deweloper nabył teren, na którym chciał wybudować osiedle domków. Może tam uda się coś znaleźć. Po powrocie z biblioteki wyciągała się obok niego. Tak ich zapamiętałem. Bliskich sobie i mimo, że różnili się pod każdym względem, prawie nierozróżnialnych. W zamkniętym pokoju w ojcu dojrzewało pewne przekonanie, obłąkana pewność. Pewnego dnia przyszedł do stołu, nalał wody do szklanki, upił łyk i powiedział – miałem czas, żeby się zastanowić. Matka popatrzyła na niego i rozbłysły jej oczy. Nad czym? Skąd mogła wiedzieć? Znaleźli sposób, żeby się mnie pozbyć, powiedział. Taki był ich cel. a teraz śmieją się ze mnie. Kochanie, to dotyczy was wszystkich. Ojciec wykrzywił usta w gorzkim uśmiechu. Taka jest oficjalna wersja, ale to nieprawda. Odsunął krzesło i wrócił do sypialni. Odwróciłem się do matki. Co on ma na myśli? Nie martw się. Wszystko jest w porządku. Ojciec powtórzył to samo następnego wieczoru, a potem znowu. I tak przez całe tygodnie. Mówił o spisku. W pewnej chwili stuknął palcem wskazującym w stół i oświadczył, że był to prawdziwy plan. Zwykły kamuflaż. Powinienem był go wysłuchać, stwierdził. Ale kogo? Spytała matka. Nie mogę powiedzieć. Nie myślisz jasno. Wiem, jak ci trudno. Nic nie wiesz. Któregoś ranka wstał przed świtem i zszedł do garażu. W środku stały metalowe regały, stół do pracy, umywalka, niewielka kanapa, brudna i wysiedziana i mały elektryczny piecyk. Tam go zastałem, kiedy wróciłem do domu. Był boso, w swojej szarej piżamie, z przejęciem pisał coś na kartce. Co robisz? Nic. Gdzie byłeś? W szkole, odpowiedziałem. Wiedział o tym. Złożył kartkę na pół, wyciągnął z paczki papierosa i zapalił. Co piszesz? Ojciec nie odpowiedział. Utkwił spojrzenie za moimi plecami, wpatrując się w blade jesienne niebo, prześwitujące zza otwartych drzwi. Jest zimno, powiedziałem. Przynajmniej włącz piecyk. Nie marznę. Siedzisz tutaj od rana? Nie chce mi się spać. Może przyniosę ci sweter? Okej. Wszystko naprawię, powiedział w końcu. Nie musisz się martwić. Powinienem był nalegać, żeby mi wyjaśnił, co mu chodzi po głowie. Naprawdę myślał, że inni pracują, że zakłady są otwarte? Zamiast tego poszedłem sobie i zostawiłem go sam na sam z jego zwidami, w przekonaniu, że jest bezpieczny. Poszedł kupić znaczki i koperty. To znaczy, że piszesz listy? Spytała go matka. Do kogo chcesz je wysłać? Wszyscy muszą się dowiedzieć, oświadczył. Westchnęła. To nie ma sensu, cokolwiek to jest. Nie rozumiesz. Muszę ich zaskarżyć. Muszą mnie wziąć z powrotem. Pogładziła go po policzku i pogłaskała po ręce. Skarbie, nikt cię nie może wziąć z powrotem. Tam już nikogo nie ma. Wiesz przecież, co się stało. Ojciec popatrzył na nią, przygryzł usta i przymknął powieki, jak gdyby nad czymś się zastanawiał. Wiesz o tym, prawda? Ettore, odpowiedz mi. W tym właśnie sęk. Jaka jest prawda? Istnieje tylko jedna, odpowiedziała. Jesteś o tym przekonana. Spędził tę noc, swoją pierwszą bezsenną noc, przed szumiącą planszą testową na ekranie telewizora. W pewnej chwili poszedłem się wysikać do łazienki. Wracając do łóżka usłyszałem, jak mamrocze. Dobrze, będę milczał jak grób. Czy mnie słyszysz? 2 tygodnie później w niedzielę powiedział nam o furgonetce. Nie było go w domu, kiedy wstaliśmy rano z matką i siedliśmy do śniadania. Zapytałem, gdzie jest ojciec, ale tylko potrząsnęła głową. Kilka minut potem usłyszeliśmy warkot silnika. Ojciec wszedł do kuchni, cisnął kurtkę na krzesło, potarł zziębnięte ręce i ściągnął buty. Jeden typ sprzedaje furgonetkę. Powiedziałem mu, że chcę ją kupić. Matka zapytała, kto to taki. Nie znasz go. Co ty mówisz? Przecież wszyscy się tu znamy. Ile kosztuje? Dyskutowali kilka razy o kupnie drugiego samochodu, ale on był wtedy bezrobotny, a pensja mojej matki ledwie wystarczała na zapłatę rachunków i zakupy. To nie twój problem, odpowiedział. Właśnie, że tak. Zdaje mi się, że mieszkasz w tym domu. I co z tego? To jest mój dom, więc ja podejmuję decyzję. Odwrócił się, pochylając się nad stołem w moją stronę i pociągnął mnie za mankiet piżamy. Czy to nie świetny pomysł? Wybuchnął śmiechem. Podszedł do matki, złapał ją w pół i podniósł do góry. Najpierw mu się wyrwała. Nie możesz tak robić. ale potem musiała się poddać. Był początek grudnia. Wiał lodowaty wiatr. Czuję się bosko, nie próbuj się ze mną kłócić. Zakręcił nią między stołem a drzwiami. Uczepiła się jego pleców i pocałowali się. No i kupił tę furgonetkę. Kiedy usłyszałem klakson, narzuciłem kurtkę i wyszedłem z domu. Było późne popołudnie, zmierzchało. Ojciec siedział w samochodzie z dłońmi na kierownicy. Opuścił szybę i zawołał: chodź zobaczyć. Obszedłem furgonetkę i wsiadłem do środka. No i co? Jak ci się widzi? Wzruszyłem ramionami. Nie podobała mi się. Na lewym boku miała wgniecenie, w kilku miejscach rdza przeżarła biały lakier. Wnętrze śmierdziało. Ojciec nie ubił wielkiego interesu. Bębnił palcami po kierownicy, wpatrując się w przednią szybę. Wiesz, co zrobili, powiedział. Kto? Oni. Przez chwilę milczeliśmy. Matka mi nie wierzy. Nie mogę jej już ufać. W co ma wierzyć? Już ci powiedziałem. Oświadczył, pochylając się ku mnie, a potem wyszeptał. Ale ja piszę te listy. Do kogo? Do wszystkich. I wysyłasz je? W przeciwnym razie, jaki byłby z nich pożytek? Mogę któryś przeczytać? Lepiej nie. Dlaczego? To nie jest właściwa chwila. Może kiedyś. Poczochrał mi włosy, otworzył drzwi i pozwolił wysiąść. Nigdy nie daj się oszukiwać ludziom. Musisz się tego nauczyć. Zaczął wyjeżdżać gdzieś co rano, kiedy jeszcze było ciemno. Zapuścił brodę i zgolił włosy. Był stale podniecony, niespokojny. Usta mu się nie zamykały, bełkotał, gubiąc się w długich i zawiłych wywodach, za którymi nie byliśmy w stanie nadążyć. Noce spędzał na kanapie, siedząc przy stole lub chodząc tam i z powrotem po pokoju. Potem zaginęło to dziecko, Giorgio Longi. Chłopiec wracał do domu ze szkoły i wszyscy zaczęli go szukać. Nic nie mówiąc rodzicom, poszliśmy z kolegami nad rzekę z oczami wlepionymi w bystrza, w spienioną wodę, w gałęzie ocierające się o cementowe słupy. Przebiegliśmy po ścieżkach, przepatrując krzaki i rozgarniając kubki liści. Jeśli go znajdziemy, co nam za to dadzą? Ale z ciebie dupek, tylko o tym myślisz? Zabierzemy go do domu i wtedy się zobaczy. Minęły 2 dni. Spadł śnieg. Karabinierzy i policjanci przeczesali na nowo drogi, rudery na polach i puste hale fabryczne. Potem zaczęli szukać w lasach. Widziałem samochód karabinierów przejeżdżający pędem przez most na zapalonych światłach. W dzienniku Echo Doliny ukazał się artykuł ze zdjęciem zaginionego chłopca. Szeroki uśmiech, przymknięte oczy, inteligentna twarz. W garażu obok skrzynki z narzędziami znalazłem 2 egzemplarze gazety. Wziąłem jeden i spojrzałem. Był otwarty i złożony na stronie z fotografią dziecka. Ojciec wrócił. Nie usłyszałem go. Wszedł do garażu, podszedł do mnie i wyrwał mi gazetę. Był przemoczony, miał ubłocone robocze buty i spodnie. Szczękał zębami z zimna. Pomyślałem, że przyłączył się do poszukiwań albo że prowadził je samotnie w śniegu, mając nadzieję, że znajdzie chłopca. Zapytałem go o to, ale potrząsnął głową. Stoję teraz na straży, powiedział. Gdzie? Położył gazety na regale, wyciągnął z kieszeni złożoną kartkę, pomachał nią w świetle lampki jarzeniowej, po czym zgniótł w dłoni. Tu jest zapisane, powiedział. Potarł dłonią czoło. Chcesz wiedzieć, co mi się przypomniało? Tak. Posłuchaj. I opowiedział mi o człowieku, którego poznał, kiedy był małym chłopakiem. Ten facet miał psa, wyjaśnił ojciec. I w pewnej chwili zaczęło mu się wydawać, że ten pies z nim rozmawia i udziela mu rad. Wszyscy myśleli, że mu odbiło. Wierzę. Jak to się skończyło? Nie pamiętam. Włożył zgniecioną kartkę z powrotem do kieszeni i usiadł na kanapie. Trzymam tu swoje rzeczy. Nie chcę, żebyś w nich szperał. Nie szperałem. Teraz idź sobie, powiedział. I zgaś światło. Zjedliśmy z matką kolację, pooglądaliśmy chwilę telewizję i poszliśmy spać. Ojciec nie wszedł na górę. W pewnej chwili zbudził mnie odgłos głuchego uderzenia, potem następny. i jeszcze jeden. Usłyszałem, jak matka wypada z pokoju i biegnie na dół do garażu. O Boże, ty krwawisz, daj mi obejrzeć, chodź tutaj. Zaczął wrzeszczeć. Zgodziłaś się? To znaczy, że się zgodziłaś? Przyznaj się. Idea spisku i te wszystkie listy. Wyszedłem z łóżka, otworzyłem po cichu drzwi i wyjrzałem na korytarz. Weszli po schodach i zapalili światło. Zacisnąłem powieki, a kiedy je otworzyłem, zobaczyłem ojca z zakrwawioną ręką, trzymającego się za przegub, i matkę z rozczochranymi, naelektryzowanymi włosami. Tato, co ci się stało? Popatrzył na mnie, oblizując wargi. Czego kurwa chcesz? Odpowiedział i kopnął stolik, na którym stał telefon. Wracaj do łóżka, Elia, powiedziała matka. Zamknęli się w kuchni. Teraz jesteś zadowolona? Usłyszałem jego głos. Widzisz, do czego mnie doprowadziliście? Proszę cię, nie ruszaj się. Kiedy znowu zasnąłem, znalazłem się na brzegu rzeki, obok tego dziecka. Szukali cię, powiedziałem mu. Ja też cię szukałem. Wiedziałeś, że tu jestem, powiedział chłopiec, dlatego tu przyszedłeś. Następnego ranka ojciec zasnął wyczerpany na kanapie, chrapał z otwartymi ustami, miał obandażowaną rękę. Znalazłem w garażu pociętą gazetę, porzucone nożyczki i krew na drzwiach. Tylko zdjęcie dziecka pozostało całe. Wziąłem je, przemknąłem do swojego pokoju i schowałem w szufladzie. Matka nie wspominała o tej nocy, a ojciec wyglądał na spokojniejszego, jak gdyby zdołał zgasić ten wewnętrzny ogień, który niemal go strawił. Jego dłoń była sina i spuchnięta. Zrobił się milczący, zgolił brodę, zapuścił włosy, zaczął znowu spać we własnym łóżku. Często rozmyślałem o tym, co się wydarzyło, o odgłosach uderzeń, o wrzaskach i zachowywałem czujność. Byłem niespokojny. Przestałem wychodzić z kolegami, których ojcowie co prawda często pili, a nawet podnosili rękę na żony i dzieci, wyładowując w ten sposób swoją frustrację, ale przynajmniej nie wyobrażali sobie spisków i nie pisali do nikogo listów. Siedziałem godzinami w pokoju, czytając komiksy. Wykradałem papierosy z paczek, które ojciec zostawiał w różnych miejscach, i paliłem je za domem, kiedy matka była w pracy, siedząc w kucki z plecami opartymi o mur, drżąc z zimna. Potem szedłem do łazienki, żeby umyć zęby. Pewnego popołudnia, rozdarcie błękitu na horyzoncie, zobaczyłem ich na podwórzu, gdy rozwieszali bombki na niskiej, herlawej sośnie. — Jak ci się podoba? — spytała mnie matka. Ojciec pomacał zranioną rękę, zdjął karton z bombkami z dachu furgonetki i odniósł go do garażu. Matka dołączyła do mnie na ganku. To z powodu ojca, prawda? Co? Siedzisz cały czas sam w domu. Otrzepała ze śniegu kozaki, ściągnęła wełniane rękawiczki i poprawiła włosy. To był zły sen, ale już się z niego wybudził. Ujęła mnie palcami pod brodę, uśmiechnęła się, patrząc mi w oczy, i poszła do kuchni. Potem znaleźli chłopca. Koło kopalni pirytu, u podnóża skarpy zagrzebanego w śniegu. Był zupełnie nagi. Ręce i nogi miał związane sznurówkami. Porwano go i uduszono. Ponte przeżyło najazd reporterów i dziennikarzy. Ukazało się wiele artykułów o wydarzeniu, wspomniano nawet w dzienniku telewizyjnym. Wiadomości obejrzeliśmy z matką na kanapie przy zgaszonym świetle. Biało-czerwona taśma rozpięta między drzewami. Zapłakani rodzice w towarzystwie dwóch karabinierów. Na ekranie ukazała się uśmiechnięta twarz z fotografii. Matka zakryła usta dłonią. Kto mógł coś takiego zrobić? Ojciec wszedł do salonu i zatrzymał się za naszymi plecami. Ettore, powiedziała matka. To niemożliwe. Wyciągnęła do niego rękę i dotknęła go, pociągając nosem. Odwróciłem się i popatrzyłem. Ściągnięta w grymasie twarz ojca, oblana szklanym światłem z ekranu. Matka powtórzyła, to niemożliwe. Ujrzałem, jak ojciec wydyma usta, patrząc w telewizor. Dlaczego nie chcesz otworzyć oczu, Marto? W dzień Bożego Narodzenia podarowali mi sweter, nowy magnetofon i 2 kasety. Tata je wybrał, powiedziała matka. Ojciec uśmiechnął się lekko. Matka oparła głowę na jego ramieniu. Ida i Simona zjadły z nami kolację. Spróbujmy świętować mimo naszego smutku. Simona cały czas rysowała koła i spirale. Kartki i kredki leżały obok jej talerza. Później zastałem ojca na ganku, na bujanym fotelu z filiżanką kawy. Miałem na sobie nowy sweter. Chodź tu na chwilę. Usiądź, powiedział. Zrobił mi miejsce obok siebie. Do twarzy ci w tym swetrze. Dziękuję. Siedział w milczeniu, patrząc na zaspy śniegu, na swoją furgonetkę i na puste niebo bez gwiazd. Obawiam się, że narobiłem wielkiego bigosu. Pomyślałem o listach, które pisał i wysyłał, tak przynajmniej twierdził. O bezsennych nocach, o zakrwawionej dłoni, o ścinkach gazety na posadzce w garażu, o zdjęciu dziecka. Jego pierś drżała. Usłyszałem kroki matki, brzęk naczyń i szum wody wlewanej do zlewu. Gdzie się podziewałeś, kiedy wyjeżdżałeś z domu? Różne rzeczy chodziły mi po głowie, nie umiem tego wyjaśnić. Ale nareszcie się od nich uwolniłem. Wtedy zapytałem go, byłeś kiedyś w kopalni? Popatrzył na mnie przelotnie. Wiele lat temu, bo co? Nic, tak pytam. Pomachał dłońmi, jak gdyby chciał je rozgrzać. Zgiął i rozprostował palce. Wypił łyk kawy. Nie musisz się niczego bać, powiedział. Wszystko jest w porządku. Okej. Kocham cię. Ja ciebie też. Kocham was oboje. Naprawdę. Tego dnia, w bożonarodzeniowy wieczór 1977 roku, kiedy miasteczko było pogrążone w żałobie, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy tego, czego niedługo mieliśmy się dowiedzieć, usłyszałem skrzypienie sprężyn łóżka w sypialni rodziców, stłumiony oddech matki, stękanie ich obojga, a potem odgłos otwieranych drzwi i kroki ojca wchodzącego do łazienki. Nie musisz się niczego bać. Zapaliłem lampkę nocną, wstałem, wysunąłem szufladę biurka, wyjąłem zdjęcie i rolkę taśmy klejącej, przylepiłem fotografię nad swoim łóżkiem, zgasiłem światło i zasnąłem. Potrafię sobie wyobrazić tylko pierwszą chwilę. Uciekł jej ostatni autobus i szła z krajem szosy w brudnej bluzce. Torebka obijała się o jej biodro, miała siniaka na przegubie, bolały ją stopy. Było jeszcze ciepło. Mogła poprosić Idę o podwiezienie, ale nie chciała tego robić, bo rozzłościła się na Simonę, która przy obiedzie wysmarowała jedzeniem stół, oblała ją sokiem, zaczęła wrzeszczeć i rzuciła się na nią z pięściami. Nie chciała jej znowu widzieć. Często zastanawiałem się, o czym wtedy myślała. Być może zadawała sobie pytanie, co taka dziewczyna jak ona robi w pracy wymagającej nieskończenie wielkiej cierpliwości w przygnębiającym miejscu zagubionym w lesie. A może po prostu patrzyła przed siebie, na drzewa i kolczaste krzaki, na pusty parking restauracji, zamkniętej w tym dniu, na dach domu w dolinie poniżej. Widzę ją, jak potrząsa głową, ma długie kędzierzawe włosy. Patrzy na poplamioną białą bluzkę i wzdycha. Nagle zdaje sobie sprawę z ciszy. Słychać tylko ćwierkanie ptaków, echo jej kroków i półmrok za plecami. Szuka w torebce papierosów, ale potem przypomina sobie, że wypaliła ostatniego, kiedy czyściła stół. Bierze do ręki suchy patyk i wymachuje nim w powietrzu. Bzyczą komary i muszki. Za zakrętem widzi zbliżającą się białą furgonetkę. Zna kierowcę, chociaż początkowo musiał się jej wydać tylko cieniem skrytym za przednią szybą. Furgonetka zwalnia i zatrzymuje się. Cześć, mówi dziewczyna. Mężczyzna wychyla się przez okno i uśmiecha się. Ma zakurzone włosy, podwinięte rękawy koszuli. Lewą ręką bębnie o drzwiczki, jak gdyby odmierzał upływający czas. Wszystko w porządku? Spóźniłam się na autobus, a to pech. No właśnie, przytakuje dziewczyna. Mój ojciec patrzy na szosę przed sobą i w boczne lusterko. Masz przed sobą długą drogę do domu. Nic takiego, tylko trochę bolą mnie nogi, odpowiada ona. Być może chce powiedzieć do widzenia i ruszyć dalej. To jej ostatnia szansa. Podwiozę cię, mówi on. Wsiadaj. Ależ nie ma potrzeby, proszę się nie trudzić. Żaden problem. Jego uśmiech jest szczery i zachęcający. Właściwie szczęśliwie się złożyło. Naprawdę? Wobec tego bardzo chętnie. Dziękuję. Podchodzi do furgonetki i wyrzuca patyk, podczas gdy mój ojciec, któremu zaschło w ustach, drżącymi rękami opróżnia siedzenie pasażera. Latarka, puste pudełka po papierosach, zrzucając wszystko na podłogę. Ona otwiera drzwi. On mówi, przepraszam, w środku jest brudno. Nic nie szkodzi, nie ma sprawy, odpowiada ona. Jeszcze raz dziękuję. Nie ma za co, to dla mnie przyjemność. Nikt nie widzi, jak ojciec dojeżdża do parkingu przy restauracji, zawraca, wyjeżdża znowu na szosę i oddala się.